Byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, Stanisław Gawłowski wraca na stanowisko sekretarza generalnego, Borys Budka z kolei kieruje klubem parlamentarnym. No, taki podział łupów po detronizacji Schetyny nam się zarysował, tak przynajmniej twierdzi portal TVP Info. Na ile to jest realny scenariusz? Pytanie do publicystów na początek. Nie wydaje mi się, żeby to był realny scenariusz, w tym sensie, że nadal mamy jeszcze przed Grzegorzem Schetyną to zagrożenie w postaci wyborów, które mogą być oczywiście w styczniu, ale jeżeli dojdzie do tego scenariuszu puczu w partii, no to prawdopodobnie odbędzie się to jeszcze być może w tym roku. Platforma Obywatelska stoi dzisiaj na zakręcie, jest partią. Była taka powieść w XX wieku Roberta Musila, takiego austriackiego pisarza, ona się nazywała Człowiek bez właściwości. Mam wrażenie, że dzisiaj Platforma Obywatelska jest partią bez właściwości, bo szuka swojej tożsamości, tej, którą zagubiła, jaką była na początku partią. A kiedy partią, ją zagubiła? Od była razu partią powiedz. Chadecką, partią skupioną wokół przedsiębiorców, wokół klasy średniej, bardziej partią centrową. Grzegorz Schetyna w pewnym momencie, zresztą nawet w naszym tygodniku, mówił, że zarzuca chadecką kotwicę w tej partii. Dzisiaj właściwie nie wiadomo, kim i czym Platforma chce być, ale też nie wiadomo, jaką tożsamość miałby reprezentować i jaki wiatr w żagle dać Platformie Obywatelskiej dzisiaj Grzegorz Schetyna. Więc te scenariusze, w których w tej układance on czy jego podopieczni, czy protegowani wchodzą na jakieś kluczowe pozycje, może być dla Platformy tylko i wyłącznie strategią na przegranie kolejnych wyborów. Bo dzisiaj Platforma musi albo zaryzykować totalnie i się przeredefiniować, albo przyjąć kurs na inercję i powolny rozkład. No niestety się drogi środka nie widzę. To jeszcze jedno pytanie. Grzegorz Schetyna będzie dalej liderem, czy też nie? A jeśli nie, to czy Bogdan Zdrojewski na przykład? A może Borys Budka? On zupełnie wprost deklaruje, że chciałby taką funkcję objąć, tylko władzę się zabiera, a nie czeka na to, kiedy da się, czy kiedy ktoś da zgodę, żeby ją zabrać. To realny scenariusz, o którym wspomniałem? No to w ogóle jest ciekawy paradoks, że z jednej strony opozycja według narracji, którą prowadzi, wygrała wybory, a z drugiej strony kwestionuje się pozycję lidera największej partii opozycyjnej, bo jeżeli wygrała, to dlaczego się kwestionuje? Natomiast no, nie stawiałbym jeszcze krzyżyka na Grzegorzu Schetynie. Można powiedzieć, że Schetyna w Europie wilczki harcują, natomiast być może z punktu widzenia Grzegorza Schetyny jest to zagranie troszkę przypominające eksperymenty Donalda Tuska, który najpierw pozwalał na pewną wolność wypowiadania się w jakimś zakresie, a potem obserwując, kto w jaki sposób się wypowiada, wiedział, kto jest jego największym wrogiem. Więc wtedy, kiedy Grzegorz Schetyna wróci do Polski, to rewolta może się bardzo szybko skończyć. Wydaje mi się, że na przykład, nie mówię, że tak się musi stać, ale jako pretekst może być wykorzystane połączenie z Nowoczesną. Wtedy jeden kongres wyborczy może zostać odwołany, nowej formacji zwołany zupełnie kiedy indziej, w zupełnie innym kształcie. A ci ludzie, którzy zostali wybrani do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zostali wybrani według klucza Grzegorza Schetyny. Często będąc, tak jak pan Zimoch, w jakimś sensie politykami w 100% zależnymi od Grzegorza Schetyny. Więc myślę, że rewolta może być przedwczesna.